Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Takim na szybkości przed pracą, bo zaraz niestety muszę lecieć do pracy. Nie będzie mnie cały dzień. Chciałbym to nagrać, póki jeszcze mam siłę, bo ostatnio po pracy jakoś tak, kurde, nie mam weny do nagrywania. Myślałem, że tak zrobię troszeczkę częściej odcineczki, tak co jeden, co dwa dni. Zmęczony czasami przychodzę i muszę sobie czasem dychnąć. No musicie to zrozumieć, nie? Jeśli śledziliście, kurde, kartę społeczności, to pewnie wiecie, że wpadł nowy sprzęt! Co to, kurde, jest? Pewnie już niektórzy się domyślają po tytule, jaki to jest sprzęt. No ale cóż. Jest to MRF 140RC. Wszystkim bardzo dobrze znany model Pitbike'a. No co no, jest tutaj też bardzo dużo do roboty. Przedni właściciel stwierdził, iż jest rama krzywa, robi dwa ślady. No laga puszcza jedna, widzę. Tyle amortyzatorek już lekko się poci. No i standardowo nie trzyma, czyli sprężynuje. Ale to jest standard w tych, kurde, pitbike'ach, że kurde, na seryjny amortyzator momentalnie siada. Oczywiście jest cały upierdzielony, nie mam jak go umyć, nie mam kiedy. Jest tu trochę do porobienia. Będziemy musieli ogólnie rozebrać tutaj wszystkie te plastiki, nie plastiki, pierdółeczki wszystkie i określić, czy rzeczywiście jest rama krzywa, czy nie. Bo tylny wachlarz na łożyska jest tak wywalony, że jeszcze takiego chyba nie widziałem nigdzie, tak wywalonego wachacza. Więc dlatego jest na pewno przestawione koło. Tylne jest przeskoczone, dobrze jest po skosie, to jeszcze jest przekręcone, no łożyska są rozwalone w mak. Rozbiorę, umyję, będę więcej wiedział. A tak to no nie jest może aż tak chyba tragicznie, chociaż też za dobrze nie jest. Dobry jest plus, bo gripy są całe. Gripy są całe, więc jest okej. No. No widzę, że jarzmo rozwalone. Ktoś regenerował. Ktoś próbował regenerować jarzmo. No i rozwalił. A nie, klamkę próbował regenerować. A nie jarzmo. No ale po co tu wiercił dziury takie? Na pirona to tak. Wszystko jest tutaj do porobienia. Te normalnie, te błotniki przednie to takie upośledzone są w tych pitbike'ach. Że jasny pieron. Strasznie mi się to nie podoba. Przypatrzcie się z boku, jak to wygląda. Taki normalnie upośledzony ten pitbike jest przez ten błotnik. Stary błotnik w MRF-ie. To wygląda coś takiego, nie? Jak tu. A te nowe, to normalnie tak jakby w drzewo zasadził ten pitbike. No ewidentnie. No ale może niektórym się może to podobać. Tyle plastiki takie jeszcze w miarę. Chociaż strasznie mało zakrywają. Tak są, kurde, niespasowane. W porównaniu do pitganga, no to masakra. Ale to też głównie się zdecydowałem na tego pitbike'a, bo po pierwsze był tak w miarę w dobrej cenie. A po drugie strasznie się męczyli, żebym porównał do MRF-a 140RC Pitganga, więc będzie taka możliwość. No nadarzyła się taka możliwość i taka możliwość prawdopodobnie będzie. Jak go zrobimy, no to pojeżdżę trochę, no i pewnie pójdzie na sprzedaż. No tyle. Ja idę jeszcze posprzątać troszeczkę sobie w piwnicy na warsztacie, bo musimy się zająć tymi sprzętami. Mianowicie lagi muszę rozebrać i silnik wnet będzie do wyciągania i określenia. W tamtym silniku z MRF-a prawdopodobnie coś się tucze. Jest taka opcja, jak będzie dużo łapeczek, będziecie naprawdę chcieli, no to odpalimy, jeszcze się tym przejedziemy. No raczej chyba się nie przejedziemy, bo jest wachlarz rozwalony tylny. Ale no przynajmniej odpalimy silnik. Jak będziecie naprawdę chcieli, to przynajmniej silnik odpalimy i zobaczymy, czy się coś tucze. Tyle, dobra, idę, bo kurde, nie zdążę do pracy zaraz. No i dobra, jesteśmy na warsztacie. No muszę tutaj zrobić porządek, bo nie jest za ciekawie. I się troszeczkę tutaj uzbierało nieporządku. Troszeczkę przyznam się, że z mojej winy. Ale pasuje to posprzątać, żeby kurde zacząć ewentualnie tu wprowadzę jednego pitbike'a i zaczniemy na nim coś tam eksperymentować. Ewentualnie może natchnienie będę miał i skończę pitganga. Zostało mi tutaj trochę jeszcze instalacji do podubania.
do świateł. No i będzie gotowy na odcinki nocne. No ale to muszę mieć natchnienie, tak wam szczerze powiem. Muszę jakieś natchnienie mieć, bo inaczej to nic tego nie będzie. Zabieram się za małe porządki. No dobra, to trochę wygarniałem tego kurde nieporządku. Od razu jest lepiej i nawet bardziej się chce pracować, niż jak się widzi to wszystko na stole. Jak widzicie, na stole się zrobiło o wiele czyściej. Jeszcze jest trochę do posegregowania. Motor dałem na bok, więc naprawdę tu możemy tańcować. Mogę wprowadzić sobie drugiego. A tak samo mogę przy pitgangu robić, bo nie potrzebuję tak dużo miejsca. Tak jak stoi, to mi tutaj nic za bardzo nie przeszkadza. Tego złomu trochę kurde przesegregować z tych kładów. Poskładać te silniki wreszcie. Całe pudło części silników, tu chyba ze 4 silniki są w częściach. Tylko no same takie szroty, no nie ukrywajmy, takie zajazdy te silniki. Może się uda coś jeszcze poskładać, podregenerować. No ale do tego będę potrzebował, kurde, kupić tą pierdzieloną tego TIGA. No i dlatego właśnie teraz kombinuję, żeby uzbierać jak najwięcej kasy na TIGA. Dobra, to ja uciekam, bo się spóźnię do pracy. No jeszcze mam garaż do wysprzątania, jak widzieliście tam jest strasznie mało miejsca, no muszę te siedzenia do tranzyta wrzucić. No i co nieco tam jeszcze porobić. Więc no pasuje jeszcze garaż ogarnąć, ale tu nie wiem czy nagram. Czy... no zobaczymy jak to będzie, nie? Tyle, dobra. Uciekam, bo naprawdę się spóźnię, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!